Zarząd Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zdecydował o rozbiórce dawnego klubu osiedlowego przy ulicy Zacisze w Kurowie. Ta decyzja podzieliła mieszkańców. Część z nich chciałaby przebudowy i wykorzystania klubu w inny sposób, a spółdzielnia odpowiada, że budynek nie spełniał podstawowych norm architektonicznych. Tak kończy się historia dawnego klubu osiedlowego w Kurowie. Część mieszkańców przyznaje, że będzie im brakowało takiego miejsca. Takie miejsce spotkań tutaj powinno się znaleźć. Miejsce spotkań według mnie powinno być, dlatego że nawet emerytów, już coraz starsze to osiedle jest i tych ludzi jest coraz więcej. Jednak budynek z drugiej połowy lat 70. XX wieku wcale nie powstał z myślą o mieszkańcach. Był to budynek, który był postawiony w czasie wznoszenia osiedla mieszkalnego. Mamy tam cztery budynki mieszkalne i to było zaplecze budowy. Zdaniem Waldemara Stawskiego można było zaadaptować budynek na przykład na mieszkania, bo w Kurowie brakuje lokali komunalnych. Moim zdaniem tutaj łatwiej było dofinansować na naprawę tego budynku, na adaptację po prostu, niż gdzieś stawiać od nowa, kupować jakiś kontener po prostu dla osób na socjal. Rzecz w tym, że budynek nie spełniał norm architektonicznych, brakowało na przykład zgodnych ze standardami instalacji. Niepewna była też sama konstrukcja. Ogłoszenia w infotekście się ukazywało, żeby ten budynek ewentualnie sprzedać i zaadoptować na cele mieszkalne. Do dnia dzisiejszego nie znaleźli się chętni. A nieruchomość generowała koszty z tytułu podatku 1200 zł rocznie. To wszystko kosztuje. Więc jeżeli by powiedzieć mieszkańcom, że dobrze, my to podniesiemy czynsz o A i wtedy zacząłby się ten problem. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego umożliwia prowadzenie tam działalności usługowej. O ile nie wykluczy to realizacji programu obsługi komunikacyjnej. Parkingi dla mieszkańców w ilości jedno miejsce parkingowe na jedno mieszkanie. Tych na razie brakuje. Spółdzielnia zapewnia, że plany wobec tego miejsca będzie konsultować z mieszkańcami.